Zaczynamy mówić o wiadomościach do wspierających. Jest to indywidualna wiadomość, która zostaje wysyłana poprzez serwis Funny Money do Waszych wspierających na ich adres mailowy. Ale jak to zrobić? No to zaczynamy. Na początek warto te osoby, czyli tych wspierających, posegregować, uszeregować ich według jakichś konkretnych wartości. Jak to zrobić? Już pokazuję. Na początek klikacie sobie wspierający, więc proszę bardzo, tutaj te osoby, które teraz widzicie i całe to konto, które teraz widzicie, jest kontem testowym, żebyśmy mogli Wam pokazywać, jak to działa na żywo. Więc zobaczcie, mamy tutaj różne osoby lub firmy, bo również firmy mogą Wam pomagać i można je właśnie posegregować, uszeregować tych wspierających poprzez różne tutaj wartości. Jedną wartością jest suma darowizn, więc klikam sobie pierwszy raz, hop, i na początek robią się od najmniejszej do największej. I zupełnie inną wiadomość warto przygotować i wysłać do pani Ewy, Małgorzaty, Agnieszki czy Gabriela i Gabrieli. I tutaj właśnie ta wiadomość, wyślij wiadomość, dymek czatu jest dostępny. I zupełnie inna ta wiadomość będzie wyglądać właśnie dla pani Małgosi, która jeszcze, okej, ma przypominajkę, zainstalowała to rozszerzenie, jasne, ale jeszcze z niego nie korzysta. Może coś się zmieniło w jej życiu, może po prostu zmieniła przeglądarkę i z Chroma przeszła na Firefoxa. Może tak się zdarzyć. Wtedy warto przypomnieć pani Małgosi, jak w ogóle działa serwis Funny Money i że ta przypominajka na komputerze czy aplikacja mobilna na telefonie czy tablecie, ona jest obowiązkowa. Więc taką wiadomość można wysłać do tych osób, które jeszcze nie mają żadnej darowizny, nie zrobiły jej, a zupełnie inną wiadomość do osób, które są top w waszej organizacji, jeżeli chodzi o sumę darowizn, więc zobaczcie, ponownie klikam suma darowizn i wyskakują osoby, które zrobiły te najwyższe wartości, które są tutaj posegregowane i pan Jakub, nie będę ukrywał, ponad 1100 zł. Zupełnie inna wiadomość warto wysłać do pana Jakuba z zupełnie inną treścią, wręcz z gratulacjami, że zrobił tak świetną robotę i przekazał dla was ponad 1100 zł. Również można tutaj podziałać z liczbą darowizn. O właśnie, na początek dla osób, które mają 0, można wysłać zupełnie inną wiadomość. A dla osób, które mają tych darowizn konkretnych, kliknięć aktywuj darowiznę na przykład ponad 200 czy ponad 100, również można im dodać wielkie dzięki za taką informację. Zobaczcie te dane, jakby co zawsze można skopiować i wkleić do tej wiadomości, więc to jest też istotne. Jest również ostatnia darowizna i tutaj zobaczcie, jak kliknę, no oczywiście pokazują mi się osoby na początek, które nie dokonały jeszcze żadnej darowizny, nigdy, ale również pokazują się osoby, które robią to najbardziej regularnie, czyli w tym miesiącu. To jest też interesujące dla was, jak dobrze napisać tą wiadomość dla osób, które w tym miesiącu pomagają wam regularnie, ale na przykład dla osób też, które robiły dużo tych darowizn, bo 154, 12 czy 56 darowizn, ale przestały. W 2020 roku tutaj pani Marlena robiła dużo darowizn, a teraz robi ich o wiele mniej, tak naprawdę wcale. Dlatego zupełnie inną wiadomość indywidualną warto wysłać do pani Marleny z taką informacją, że zachęcamy ją ponownie, żeby pomogła nam, dołączyła do tego programu pomagania z Funny Money. Wiadomości oczywiście mamy dla was przygotowane, więc korzystajcie z nich. One są właśnie tutaj na dole. Macie taką możliwość rozmawiać z panem Pawłem, z waszymi wspierającymi, którzy działają na Funny Money. Korzystajcie. Jest to funkcja dla was.